Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Część druga nie ma co przedłużać jedziemy. Co jest złe w tych szczepionkach, niby? To musiałby się Pan zapytać Gatesa, może nawet naszego Pana Premiera. Oni na pewno lepiej wiedzą, co tam jest złego. Wiecie, zawsze jedna rzecz mnie rozwalała w tych mitycznych teoriach spiskowych korwinistów i chyba się nigdy do niej nie przyzwyczaję. Otóż moi drodzy, ludzie, którzy wyznają kult pieniądza, tego, że trzeba być przedsiębiorczym, tego, że prywaciarze, janusze, kapitaluchy to jest po prostu klasa uprzywilejowana, oni zawsze mają rację, nigdy się nie mylą, oni za każdym razem powinni być brani na piedestał, równocześnie twierdzą, że za wszystkie złe rzeczy na tym świecie odpowiadają. Miliarderzy! Ja naprawdę nie rozumiem tej sprzeczności ideologicznej, serio. Przecież docelowo, jak zaczynasz jakiś biznes, to twoim celem jest zostanie miliarderem. Jak możesz nienawidzić kogoś kim chcesz się stać? Już pomijam nawet fakt, że dalej nie mamy konkretów, no bo chyba się jednak ich nie doczekamy. Dalej nie wiemy, co rzekomo foliarzom przeszkadza. Wiemy tylko i wyłącznie, że po prostu to jest na pewno sprawka Billa Gatesa. I premiera, z jakiegoś powodu. Wychodzi na to, że Mati gdzieś pod koniec 2019 pojechał do Chin, zeżarnie topierza i, i tylko foliarze wiedzą o tym. Ale co tam może być? Już panu mówię, proszę pana, ja mogę podejrzewać różne rzeczy, oni raczej wiedzą. Ciągle ci mityczni łoni, łonie przeszli, łoni zrobili, łoni! Jak u typowej wiejskiej baby. Zero konkretów, zero faktów, zero czegokolwiek nie wydusisz. Dlaczego? Bo oni sami nie wiedzą. Im guru z internetu, z jakiejś, wy już wiecie co, nie telewizji, kanału na YouTube powiedział, że szczepionki złe, to oni jak cielaki lecą szczepionki złe. Ale dlaczego szczepionki nie wiedzą? Nie wiedzą i nie powiedzą, dlatego. Jak pan by jakiekolwiek książki, to pan by się dowiedział, że to w ogóle nie ma żadnego sensu, to szczepienie. Okej, okay, jakie? Nie, serio, jakie, ponieważ tak się składa, że cała współczesna medycyna opiera się na tym, że szczepionki działają. Wszystkie książki medyczne dostępne aktualnie na rynku oraz współczesna wiedza akademicka jest pewna tego, że szczepionki działają. Wobec tego jakakolwiek książka dostępna na rynku daje do zrozumienia, że szczepionki tak działają. Ale znów mamy następnego fafluniącego kuca, który udaje pseudoeksperta, a tak naprawdę nie ma zielonego pojęcia na temat na który gada. Chodzi o to, to, to o modyfikację DNA. Chodzi o to, że jest tak zwany enzym odwrotna i retropowidzony wykorzystują ten szlak. Do odwrotnej transkrypcji. Nie cholery, nie wiem, co on powiedział. Nie, serio, nie nabijam się w tym momencie. Serio nie wiem, co on powiedział. Bo... Jeśli ktoś wyłapał ten bełkot, bo ja już słucham tego trzeci raz ze spowolnionym tempem, to napiszcie mi w komentarzu. Co do samej szczepionki, tak, szczepionka wykorzystuje transkrypcję, ale nie na tej zasadzie, że modyfikuje DNA, tylko RNA. RNA jest to modyfikacja, która jest, że tak powiem, plikiem rar wysyłanym do komórki, aby zaczęła produkować konkretne rzeczy. I my w tę transkrypcję wpierniczamy informacje mające na celu dać do zrozumienia nowym leukocytom, żeby uważały na tamte wirusy. I tak w tym momencie na pewno wielu biologów się na mnie wkurzy, ale uprościłem to maksymalnie. A, i jeszcze warto wspomnieć, że RNA to nie jest wersja rAR całego DNA, tylko jedynie fragmentu, który jest potrzebny do wyprodukowania danej rzeczy. To jest tak, jakbyś miał system operacyjny, i na tym systemie operacyjnym już są zainstalowane programy. I ty właściwie tylko musisz kliknąć, aby się dane instalki uaktywniły. No, widać, że pan jest oczytany. zgłębiał pan ten temat. A kim pan jest z zawodu, jeżeli mogę zapytać? Jestem nauczycielem wefu. <laughs> Moi drodzy, to nie jest tak, że ja coś mam do WF-istów. Nie, nie mam. Większość WF-istów po prostu sobie tylko grzecznie rzuca piłkę i siedzi w kantorku na tyłku. Tu chodzi mi o sam fakt, że WF-ista, czyli gość, który nie ma nic wspólnego z biologią, wypowiada się na temat biologiczny. Ja wiem, że teraz to zabrzmi tak jakby to powiedzieć średnio, ale WF-istami nie zostają za bardzo lotne umysły. Ten gość tak średnio ma w tym kantorku okazję skonfrontować swoje poglądy z czymkolwiek. I jest naprawdę nikła szansa, że ktokolwiek będzie brał go na serio, zwłaszcza, że facet nie podaje swoich źródeł. No bo sobie wyobraźcie, że jest taka higienistka, jest taka biolożka i przychodzi taki fafluniący wf zaczyna coś tam... Mówią mu, dobra, weź spierniczaj, ja teraz mam kartkówkę do zrobienia... Albo wejść z piernicza, ja teraz paracetamol muszę uzupełnić. Może po prostu facet okazałby się całkiem normalnym gościem, gdyby skonfrontował swoją hobbystyczną wiedzę z normalnym naukowcem? Ja już no? zupełnie nic nie rozumiem, o czym pan Ten do mnie mówi. Być może. Nowy. Wynika to z tego, że ja rzeczywiście nie, nie zgłębiłem tylu książek, co pan. Widzicie, sam dziennikarz nie traktuje go jakoś poważnie, głównie z tego powodu, że facet Sepleni nic nie rozumie z jego wypowiedzi. Nie tyle przez to, że to jest jakiś, nie wiem, brak wiedzy, chociaż też, tylko po prostu brak zrozumienia czegokolwiek. Bo jeśli facet ci mówi, że to jest transkrypt, no to ty nie wiesz, jak dyskutować z kaczorem Donaldem. Stop, dwa, jeden i trzy, siedem. Ja wiem, że to jest taki trochę off-top, ale mnie zawsze rozwalały te wszystkie manifestacje, gdzie goście krzyczą jakieś totalnie niezrozumiałe hasła, no bo co znaczą te cyferki? Nic. Ty, jako postronny człowiek przechodzący obok, nie wiesz o tym nic, a ci wszyscy goście, jak cielaki, jeden, walnie hasło, reszta powtarza. Co jest swoją drogą ironiczne, ponieważ ci goście twierdzą, że ci wszyscy ludzie, którzy nie idą za nimi, to są te owieczki. Tymczasem beczą dosłownie to samo jak owce. Dlaczego Zorro się nie zaszczepił? Bo jest zdrowy! Bo nie da się zastraczyć! Tak jesteśmy na etapie przebierańców. Już pomijam to kolejne infantylne: o, bo ja się nie zaszczepię, bo ja jestem zdrowy. No bo jak zachorujesz, to już nie będziesz. To już nie będzie okazji, żeby się zaszczepić. Biorąc pod uwagę, że jesteś gościem wielkości, jeśli chodzi o objętość mniej więcej atora, to jesteś w grupie ryzyka. I istnieje szansa, że nie będziesz miał totalnie okazji po jakiejkolwiek chorobie zaszczepić się ponownie. I nie jesteś zdrowy, chłopie. Mam wrażenie, że ciebie Big Mac ma na strzała. Ta pojawiła się znikąd, tak jak królik z kapelusza magika. I ona nie jest przebadana. Nie jest wiarygodna i dlatego należy jej się obawiać. Nie wiadomo, co może się za nią kryć. Oni chcą nam do tego szczepienia przymudzić. To zaczyna być podejrzane. Po raz kolejny wychodzą mityczni łani. Łani przeszli, Łani zrobili. Ale co tutaj jest wartego uwagi? Otóż, moi drodzy, ten gość stwierdza, że. No, ona pojawiła się znikąd. Dlaczego taki Wójcio stwierdza, że ona się pojawiła znikąd? Najprawdopodobniej, jest to moja hipoteza, ale uważam, że całkiem prawdopodobna, dlatego, że jego media, media, których on słucha, go o tym nie poinformowały, że zostaje tworzona. Omówmy się, w takich wy już wiecie co, nie telewizjach, kanałach na YouTubie. Bo Bądź takich, że gruba z fotela gada pierdoły, czy banda prawiczków przebrana w mundury, coś tam sobie pierniczy do kamery, nie mówią o nowinkach ze świata nauki. Dlaczego ten gościu? Twierdzi, że to wyszło znikąd, dosłownie naraz. Ale nie, stworzenie szczepionki poprzedziło miesiące badań. A twoja ignorancja i ślepota informacyjna nie są usprawiedliwieniem na gadanie takich bzdur. Jaki oni mają w tym interes? No jaki? No właśnie, jaki interes? Czy dobro Polski i Polaków? Proszę Pana, od lat dziewięćdziesiątych ja nie widziałem rządu, którego celem byłoby dobro Polski i Polaków. Aha, czyli przed 89 to było dobro Polski i Polaków. No to moi drodzy mamy bingo. Typowy wujek folia że komunii było lepiej. Połączone ze chłopskim, zdrowym rozumem. Argumentacją bo u nas w telewizji nic nie mówili. Ludzie, ja się czuję jak na weselu. Dajcie mi tylko kieliszek szampana i ciasny garnitur. Żaden rząd na siłę, z taką premedytacją, głębokim imperatywem, nie wciska nam super dobra. Kolejny chłopsko-rozumizm, z kompletną ignorancją obecnej sytuacji, z kompletną ignorancją wobec statystyk, wobec faktów, wobec tego, czym jest wirus, jak działa. Moi drodzy, elektorat Konfederacji! Jezu Chryste, natrafiliśmy na uber-kuca, moi drodzy! Ta szczepionka na koronawirusa, powiem tak, ona jest tak bardzo promowana przez polityków, przez te wszystkie, yy, przez te wszystkie farmaceuty. Yy. Coś mi tu śmierdzi. Ja po prostu nie ufam tym ludziom, którzy promują te szczepionki. Ale pan nie jest lekarzem, tylko chciałbym tak dopytać. Nie, ja jestem zwykłym obywatelem, magazynem rms Proszę powiedzieć, co takiego w tej szczepionce niedobrego może być? Wie pan co? Oni sami nie wiedzą co jest w tych szczepionkach, Próbuję to naszym dzieciom dawać. Moi drodzy, rozum nie jest w stanie tego ogarnąć. Salutujący do kamery, w czapeczce korwiny, jakiś kurna z, z herbarzem na klacie, bo oczywiście wiadomo, że herbarz, bo szlachecka Rzeczpospolita, kurła, kiedyś to było, nie ma jak wykorzystywanie chłopów pańszczyźnianych. Dodatkowo jeszcze maseczka na twarzy, z jakimiś gwiazdkami, nie, nie wiem, co to ma oznaczać. Eee, a, PiS i PO, tak. Tak, rozumiem, że, że kochać PiS i PO, bo przecież to kucowskie przekonanie od 2011, że PiS, PO, jedno zło wciskane na okrągło i oczywiście maseczka tak na twarzy, żeby była na twarzy, żeby były tylko takie dziurki na oczy. I ten gości łazi publicznie wszędzie, tak, na zasadzie, bo niby ma maseczkę. I ten facet stwierdza, że on sam nie wie właściwie co Łoni mityczni ŁONI po raz kolejny, po raz milionowy już w tym materiale wsadzili im do tych szczepionek, ale on wie, że to jest złe. To wszystko opiera się na argumentach, pseudoargumentach anegdotycznych. Facet pyta normalnie, co w tym jest? W takim razie z czym się pan nie zgadza? ŁONI sami nie wiedzą co tam jest? Nadawiar Chowsko-Rozumizmu facet mówi: farmaceuty. A co jest najlepsze, tego typa na wykopie zaczęli goście bronić, że niby on jest za wolnością wyboru, mimo tego, że z jego ust nie padło ani razu te, że on jest rzekomo za wolnością. Nie, on jest typowym antyszczepem. Zapytali go, co jest w tym, nie jest w stanie odpowiedzieć, nie zna odpowiedzi, nie jest w stanie skrytykować czegoś, z czym się nie zgadza. Moi drodzy, nie wiem czy pamiętacie, ale w 2014, w 2013 właśnie wielu takich para dziennikarzy chodziło, pytało na te wszystkie manifestacje wielkich, y, tęczowych gości, albo w 2015 16 kodziarzy, co oni myślą o danych rzeczach, jakie reprezentują ideały. I co tu dużo mówić, role się odwróciły. W tamtym czasie kuce piały z zachwytu, że ach, bo oni się przewierają, banda cyrkowców-porąbańców, a jak wyglądają kucowskie manifestacje? Jakiś kurna gościu przebrany za zorro, jakiś inny gościu z koroną na głowie, z maskami, jakiś inny ma na skarpetę na łbie, co to się odpierdala? I ci wszyscy goście ze śmiertelnie poważną miną oczekują, aby brać ich na serio! Drodzy foliarze, nie, nie będziemy was traktować serio. Nie potraficie wyartykułować argumentów przeciwko tezie, nie potraficie zachowywać się normalnie, potraficie tylko i wyłącznie mówić wiecznie o mitycznych, łanych. I jechać na czystym chłopsko-rozumizmie nie zasługujecie ani na nasz szacunek, ani na czas Wam poświęcony. Jedyne czego możecie dostać, to ewentualnie wyrazy naszego politowania. Myślę, że to już koniec przygód w magicznym świecie manifestacji foliarskich. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału, jeśli się podobał, to zapraszam do oceny. Jeśli chcielibyście wspomóc kanał bądź też napisać do mnie, no to w opisie jest. Jest kolejno mail, dzięki któremu możecie się ze mną skontaktować, wysłać mi, napisać co wam w duszy gra, bądź też Patronite. Link do Patronite prowadzi do mojej strony, gdzie możecie wesprzeć działalność kanału. Dołączycie do listy wspaniałych patronów, którym teraz pragnę podziękować. Dziękuję Przemkowi, Anonimowej, Cezaremu, Bartoszowi, Pedraldzekowi, Hubertowi, Obudnikowi Obudnickiemu, Janowi, Michałowi, Januszowi, Gustawowi oraz Arikowi. Na sam koniec zapraszam Was w komentarze, ponieważ one jak zwykle były, są i będą Wasze.